Stadion Śląski to miejsce, które zna każdy. Nie każdy jednak ma okazję je zwiedzić, dlatego dzisiaj zapraszamy Was na niezwykły spacer, który przybliży Wam część pomieszczeń tego obiektu. Szatnia reprezentacji, miejsce, do którego trafić chce każdy młody adept futbolu w naszym kraju. To tutaj do swoich spotkań przygotowują się największe gwiazdy reprezentacji z Robertem Lewandowskim, Grzegorzem Krychowiakiem czy Wojciechem Szczęsnym na czele. Piłkarze mają do dyspozycji także pomieszczenie rozgrzewkowe oraz bardzo bogatą i nowoczesną strefę odnowy biologicznej, w której regenerują się po spotkaniach kadry. Tunel zawodniczy. To w tym miejscu piłkarze reprezentacji gromadzą się tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. To tutaj także witają się ze swoimi rywalami, motywują i wysłuchują ostatnich wskazówek swojego kapitana. Znajdujemy się na arenie głównej, czyli w samym centrum najważniejszych wydarzeń sportowych, muzycznych i kulturalnych. Stadion Śląski jest obiektem wielofunkcyjnym. W jednej chwili może zmienić się z boiska piłkarskiego w arenę żużlową, a także w największą scenę muzyczną w Polsce. Trybuna prasowa. To z tego miejsca relacjonowane są najważniejsze imprezy na Stadionie Śląskim. Mamy tutaj 842 stanowiska dla mediów, z czego 44 to podwójne stanowiska komentatorskie z dostępem do zasilania oraz internetu. Powyżej znajduje się zintegrowane Centrum Dowodzenia dla Służb. To miejsce, z którego czuwa się nad bezpieczeństwem kibiców. To również tam steruje się telebimami oraz dźwiękiem. Po modernizacji stadionu powstał tutaj specjalny posterunek policji. Jeżeli uczestnik imprezy zachowuje się niezgodnie z regulaminem, może zostać zatrzymany i osadzony w jednej z trzech cel. Jest tutaj także pomieszczenie do przesłuchań z lustrem weneckim oraz dyżurka policyjna. Loża VIP, w której znajdujemy się obecnie, jest największą i najbardziej ekskluzywną ze wszystkich dostępnych, a jest ich tutaj aż 25. To w tym miejscu odbywają się szkolenia, konferencje i spotkania najważniejszych osób. Sala muzealna to miejsce niezwykłe. To tutaj zobaczyć można metalowy odlew obiektu z lat 60., makietę przedstawiającą to, jak Stadion Śląski wygląda obecnie, a także oryginalny kombinezon Krzysztofa Cegielskiego z Grand Prix Europy na żużlu z 2003 roku. Nie można zapomnieć o oryginalnej, własnoręcznie szytej piłce Gerarda Cieślika, pamiątkowej księdze z autografem Pelego. Muzeum Stadionu Śląskiego posiada także w swoich zbiorach autograf Micka Jaggera oraz oryginalny zapis nutowy Rapsodii Śląskiej autorstwa Jana A.P. Kaczmarka. W sali kinowej, w której znajdujemy się obecnie, zobaczyć możecie specjalnie przygotowaną projekcję dotyczącą Stadionu Śląskiego. Na trasie zwiedzania zobaczyć można Galerię Sław, największych i najwybitniejszych postaci sportu, które kiedykolwiek wystąpiły na Stadionie Śląskim. Wśród nich Gerard Cieślik, Zbigniew Boniek, Antoni Piechniczek, Irena Szewińska czy Jerzy Szczakiel. Jesteśmy w punkcie widokowym Stadionu Śląskiego na wysokości 26 metrów. To stąd widać ogrom całego obiektu. To także stąd widać tereny zielone Parku Śląskiego. Punkt widokowy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7 do zmierzchu, a w weekendy od godziny 9 do zmierzchu. Jeżeli jeszcze nie zwiedziliście śląskiego giganta, koniecznie musicie tutaj zajrzeć. Zwiedzanie dostępne jest codziennie w trzech wariantach tras, tak aby każdy, w zależności od czasu, jakim dysponuje, mógł odwiedzić to niezwykłe miejsce. Więcej na ten temat dowiecie się ze strony internetowej Stadionu Śląskiego.